Dziś, 8 stycznia około godziny 16:40 doszło do kolizji drogowej na ulicy De Gaulle'a. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Audi przy zmianie pasa ruchu nie ustąpił pierwszeństwa jadącemu prawidłowo autobusowi marki Mercedes. Policjanci na miejscu kolizji ustalili, że kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. W wyniku kolizji nikt nie został poszkodowany. W imieniu Komendy Powiatowej Policji w Malborku informacji odnośnie kolizji udzieliła nam Katarzyna Marczyk, oficer prasowy KPP Malbork. TV Regionalna 24.pl TV Malbork TV Sztum, TV Nowy Dwór, to my tu kręcimy.